Może znajdę prawdę, porównując kłamstwa. Lew Trocki. Irgendwann will ich, dass du mitkommst. Mógłbyś kiedyś popłynąć ze mną. Nie reicht die Aussicht. Wystarcza mi widok. Was? Co? Mir reicht die Aussicht. Widok mi wystarcza. Mir bei nicht. Mnie nie. Gdzie się podziała? Przed chwilą tu była. Dziwne. Czy to możliwe? Sprawdzę tutaj. Co jest? Znalazł was, was nach mnie duftet. Twoja koszula będzie pachnieć mną. Niech ci będzie. Kocham cię. Kto zawinił? Ja? Tak. Martin. Cześć Martin. Żyjesz? Będziesz na imprezie? Wann geht's nochmal los? O której się zaczyna? 18 Uhr wäre schön, da essen wir. O 18. Wann würdest du es denn schaffen? Na którą dasz radę? Zajrzę do biura i pędzę do was. Okay, später. To na razie. Ciao. Tłumacz? Tak. Robert Oertel. Jest pan punktualny. Możemy zaczynać? Naturalnie.
Sie sind Herr Masoud Behzad? Panie Behzad, przydzielono mnie do pańskiej sprawy. Ubiega się pan o prawo stałego pobytu? Tak. Ma pan przy sobie paszport? Przepraszam, mogę? Oczywiście. Z jakiego powodu ubiega się o azyl? Mieszka z rodziną blisko granicy. Jest tam niebezpiecznie. Pochodzi pan z Meirytan? Skąd pan wie? Co rozumie przez niebezpiecznie? Pański szwagier nadal tam mieszka? Już nie. Skąd pan go zna? Ma pan z nim kontakt? Co on ma z tym wspólnego? Sprawdzamy pańskie powiązania. Podobno szwagier pracuje dla niejakiego Al-Bahiriego, tak? Jest jego kierowcą. Dawno go nie widziałem. Uciekł do Niemiec, bo bał się, że zmuszą go do walki. Przez jakie kraje przejechał pan w drodze do Niemiec? Może powie coś o przemytnikach. Pyta, czy ma pan namiary na szwagra. Numer telefonu? Może w komórce. I? Przemytnicy zabrali go do Turcji, a potem do Grecji. Chcę obejrzeć pańską komórkę w celu weryfikacji. Nie jest pan tłumaczem. Prawda? Poproszę o komórkę. Nie dam. Jak się miewa Amon? Twój sąsiad. Tęsknisz za nim? Opowiadał nam o waszym romansie. Słodki chłopak. Ale gdyby to się wydało w waszym miasteczku, co by z wami zrobili? Kocham żonę. To kłamstwa. Dasz mi teraz swoją komórkę. Albo wszyscy w miasteczku dowiedzą się o waszym romansie. I powieszą twojego słodkiego Amona na najbliższym drzewie. Amon bajak darach da wizunas. Interesas? Rozumiesz? Was geht hier vor sich? Co się tu dzieje? Udzielicie mi azylu? Okej. Tak. Kasami chorit? Przysięga pan? Interesas? Oczywiście. Doprowadzi nas prosto do Al-Bahiriego. Szwagier Masuda to jego kierowca i prawa ręka. Znajduje się tam, gdzie on. Amerykanie będą zachwyceni. Skąd wiedziałeś, że jego szwagier ubiega się o azyl? Dostaliśmy cynk od służb Zamaniego. I? Co? Obiecałeś mu azyl? Inaczej się nie dało. Zatem już wie, że nie jesteś tłumaczem. Miałem mało czasu. Zajmę się tym. Idziemy. Zostawiam to tobie. Jadę na urodziny Toni. Inaczej była mnie zabije. Zaraz będzie tu Wydział Szósty. Co takiego? Rottweiler też będzie? Tak. Całe piętro VIP-ów? Tylko kupię coś w automacie. Nie teraz, masz. Uspokój się. Mogłaś mnie uprzedzić.
Nie jestem w ogóle przygotowany. Rottweiler tylko czeka na mój błąd. Znasz region jak własną kieszeń. Nic ci nie grozi. A on pojawia się wtedy, gdy może coś na tym ugrać. Następnym razem może to tobie nakreślę sytuację. Przepraszam. To trochę potrwa i muszę mieć następcę. Kto to był? Nie wiem. Znam tu niewiele osób. Al-Bahiri dowodzi grupą bojowników. Po koszmarnym ataku na konwój NATO na granicy z Afganistanem stał się najbardziej poszukiwanym człowiekiem w regionie. Dzięki numerowi komórki kierowcy ustaliliśmy miejsce jego pobytu. Obecnie przebywa w wiosce Bakata. Na czym opiera pan tę wiedzę? Arne? Markow, policja kryminalna. Byliśmy pierwsi na miejscu po informacji od patrolu. Zabezpieczyliśmy fragmenty użytej bomby. Sposób budowy wskazuje na grupę Al-Bahiriego. Akurat teraz mnie to nie obchodzi. Niech pan siada. Bez urazy. Może później. Zatem żaden z was nie kwestionuje faktu, że to Al-Bahiri odpowiada za ataki na zachodnie cele? Co ma pan na myśli? Metadane, które według pana są stuprocentowo wiarygodne. Skąd pewność, że numer telefonu rzeczywiście należy do kierowcy? Był w komórce naszego źródła. Źródła? A konkretniej? Nie podam więcej szczegółów, ponieważ wątpię, by miał pan odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa. To znaczy, że informacje pochodzą jedynie od źródła osobowego? Ryzykowne podejście do sprawy. Kto wie, dla kogo jeszcze pracuje dana osoba? A pan dla kogo pracuje? Przepraszam, mój błąd. To Patrick Lemke, nowy szef operacji w Azji Środkowej. Pan Lemke stanie na czele sztabu kryzysowego. Jest kryzys? Jeszcze nie. Mam dopilnować, by tak pozostało. Według pana możemy przekazać informacje Amerykanom? Jest pan stuprocentowo przekonany? A czego można być dzisiaj całkowicie pewnym? Myślałem, że jest pan w Berlinie. Centrala znajduje się tutaj. Aline, proszę nie wstawać. Mamy do czynienia z delikatną sytuacją. CIA domaga się informacji, a ja muszę przekazać Berlinowi swoją ocenę. Wiemy, że Bahiri coraz mocniej nastaje na siły zachodnie. Nie możemy siedzieć z założonymi rękami. Może udałoby się go schwytać. I co potem? Po roku odeślemy go do domu? Uważa pan, że atak dronem to jedyna możliwość? Pozytyw. Otóż to. Wiem, wiem. Przynajmniej przyjechałeś. Wszystkiego najlepszego. Wybacz, skarbie. Gdzie byłeś? Bardzo chciałem dotrzeć na twoją imprezę, ale nie dałem rady. Przykro mi.
To dla ciebie. A cool. Super. Das hast du mir letztes Jahr auch schon geschenkt. To samo dałeś mi rok temu. Wybacz. Bardzo mi przykro. Następnym razem powiesz, co byś chciała dostać. Szlak. Poczytasz mi? Nie jesteś na to za duża? Wracają miłe wspomnienia. Masz odwagę wyjść? A może raczej wejść? Ile stracić możesz? A ile zyskać też? A jeśli jednak wejdziesz, dokąd kroki skierujesz? Tajna baza CIA, Bagram, Afganistan. Może na prawo i 3/4. A może poleniuchujesz? Baza sił powietrznych USA, Nowy Meksyk. System odpalony. Tu 6-2. Przejmujemy kontrolę. Pędzisz co sił. Do utraty tchu. Przejmujemy go. Krętymi drogami. Wśród zagrożeń stu. Aż do poczekalni. Gdzie czekasz tylko na pociągu odjazd. Autobusu światła. Rammstein, baza USA, Niemcy. Na samolotu start. Na listonosza krok. Najnowsze informacje za 2 minuty. Na deszczu krople. Na telefonu dzwoni. Cel namierzony. Na śniegu płatki miękkie. Na odpowiedź tak lub nie. Na pereł sznur. Na sukien jedwab. Na wymarzonych loków burze. Jesteśmy w strefie działań. Osiągnięcie celu 10 sekund. Na szansę drugą. Konwój trafiony. Wracamy do bazy. 6-2 jest w drodze do bazy. Czy w ostatnich miesiącach wzrosło w kraju prawdopodobieństwo ataków terrorystycznych? Można stwierdzić, że komórki islamistyczne i osoby powracające z Syrii czy Iraku nadal stanowią bardzo duże zagrożenie. Negocjujemy z wymienionymi krajami, by ci, którym nie udzielono azylu, mogli wrócić tam, skąd przybyli. Pani w drugim rzędzie. Auris Köhler, wolna prasa. Dr. Vosmaier. Panie doktorze. Dzień dobry. Czy to prawda, że wywiad niemiecki dostarcza Amerykanom współrzędnych do ataków z pomocą dronów? Nie komentujemy działań naszego wywiadu. W tym wypadku też będziemy się trzymać naszych zasad. To prawda, że agenci przesłuchują ubiegających się o azyl, by wyciągnąć od nich miejsca pobytu podejrzanych o terroryzm? Tę tematykę omówiliśmy drobiazgowo podczas ostatniej konferencji. Używanie dronów do zabijania nie łamie prawa? Nie mogę dodać nic do tego, co mówiliśmy ostatnio, a działań tajnych służb nie będziemy komentować.
Deutsche Allianz an der Grenze 1500. Wenn Sie mich für eine kurze Stunde entschuldigen, gleich wieder. Proszę mi wybaczyć, zaraz wracam. Wielokrotnie dzwoniłam. Czekałam przed twoim domem. Gdzie byłeś? Odbiło ci? Co ty wyprawiasz? Potrzebuję twojej pomocy. Znalazłam kogoś, kto ma informację o tym, że Best Metal nielegalnie handluje bronią. Są dowody, zdjęcia. Umówiliśmy się na popołudnie. Chodź ze mną. Zwariowałaś? Nie możesz mnie tu nagabywać. Mieliśmy nie mieszać życia prywatnego z zawodowym. Wiem, że ci to nie w smak, ale czas mnie goni. A sprawa powinna cię zainteresować. Mogę stracić pracę. Jeśli ktoś zobaczy nas razem... Słuchasz mnie? Wybacz, mój błąd. Martin? Martin? Ich dachte, du hast das beendet. Myślałam, że to zakończyłeś. Hast du doch, oder? Powiedz. Zakończyłeś? Co chcesz usłyszeć? Przez lata tkwiłem w czarnej dziurze. I nagle życie odzyskało sens. Zaufaj mi. Masz dostęp do informacji o klauzuli ściśle tajne. Jeśli wyjdzie na jaw, że choćby pijasz z nią kawę, nie przerywaj. Polecisz ty i ja też. Będzie wielka chryja. Mój wóz stoi tam.
Bist du schon lange? Długo czekasz? 5 minut. Ach du Scheiße. Jasny szlak. Annika Wernecke, agentka federalna. Robert Ortel. Trauber, policja kryminalna. Dopiero zaczynamy. Nie możemy czekać na raport. Proszę opowiedzieć, co się tu wydarzyło. Niewiele tego. Do restauracji weszli napastnicy, zastrzelili wszystkich gości i uciekli. Świadkowie widzieli czarnego Mercedesa furgonetkę. Sprawcy byli zamaskowani. Ofiary zostały zidentyfikowane? Tak. W szpitalu. W większości cudzoziemcy. Kraje Magrebu, Bliski Wschód. Była też jedna Niemka, młoda kobieta. Chwileczkę. Auris Köhler. Zaczekaj. Czy to... Ona... trafiła na jakąś grubą sprawę. Prosiłabym z nią poszedł spotkać się z informatorem. Nie chciałem. Potem ty się pojawiłaś. O jaką sprawę chodziło? Co ci powiedziała? Nie mam pojęcia. Nielegalny handel bronią. Jest pani. Chodźcie ze mną. Atakując same serca waszych metropolii, pomściliśmy śmierć naszego wodza Al-Bahiriego. A haniebny czyn tego tu zdrajcy, który zaczął służyć krzyżowcom, zostanie ukarany.
Herr Behrens, drei einfache Panie Behrens, dwa proste pytania. Czy ten człowiek był źródłem wiedzy o miejscu pobytu Al-Bahiriego? Tak. Obiecał mu pan udzielenie azylu? Tak. Następnie pozwolił go pan deportować? Przesłuchujemy ich, a potem wydalamy. Chodzi o to, by nie rozmawiali z policją ani z prasą. I proszę, co z tego wyniknęło? Miałem zrobić z niego informatora? Ustaliliśmy, że poinformujemy CIA, gdzie przebywa Al-Bahiri. Fakt. Ale myślałem, że tajne służby działają tajnie. Atak terrorystyczny tutaj, u nas? I to taki, z którym nas łączą. Wszystkie ustalenia, które poczyniliście, chcę dostać najpóźniej do 7. Zajmę się. Nie ma mowy. Słucham? Prasa odkryje, że przekazaliśmy informacje CIA. Prędzej czy później. I trzeba będzie podać nazwiska. Konkretnie jego. Padnie pytanie, czemu nie podjął pan żadnych działań. Radzę już teraz odwołać osobę odpowiedzialną. Oznajmi pan, że od razu zaczął działać i po krzyku. Za kogo pan się ma? Za szefa sztabu kryzysowego. Jak śmiesz, gnojku. Dosyć. Ma rację. Co? Przepraszam. Będzie najlepiej, jeśli wycofamy pani protegowanego z linii strzału. A to co? Co pani jest? Eileen. Niech pan wezwie pogotowie. Eileen. Jetzt ruft doch mal einen Arzt! Lekarza, szybko! Policja. Tu pan jest. I? Wiadomo już? Nie. Nadal próbują zidentyfikować ciała, ale znaleziono spalony paszport, który prawdopodobnie należał do człowieka Bahiriego. Zatem była to zemsta. Na to wygląda. Teraz znowu zaczną się dyskusje na temat bezpieczeństwa wewnętrznego i tego, czy zrobiono, co należało. Dlatego pana szukałem. Ma pan plany na jutro? Jeszcze nie. A co? To dobrze. Chcę panu przedstawić parę osób. Teraz? Jutro. No tak. Nie powinniśmy się skupić na tym, co się stało?
Skupiamy się. Nawet tu nie mam ani chwili spokoju. Jak się czujesz? Jeszcze żyję. Czemu nic nie powiedziałaś? Miałaś operację i nie zrobiłaś sobie przerwy. Nie było przerzutów. Schwytali ich? Wysadzili się w powietrze. Ataki mają miejsce, a my nie potrafimy ich przewidzieć. Nie zdążymy napisać raportu. A wszystko już jest na fejsie. Nie przedstawiamy analizy, tylko prezentację w PowerPoincie. I teraz to się na nas mści. Wszystko w porządku? Tak. Przyprowadził mnie pan tu, by pokazać zabytki Monachium? Dokąd idziemy? Cierpliwości. Myślałem, że nie można karmić kaczek. Uśmiech dziecka wart jest bycia skarconym. Przedstawiam Patryka Lemkego. To mój najnowszy nabytek. Pan Zachner z Global Logistics. A konkretniej? Jesteśmy grupą roboczą zajmującą się geopolityką. Nad czym pracujecie? Nad stabilnością. A co jest do stabilizowania? W danej chwili skupiacie się na Azji Środkowej, a dokładnie na Zacharistanie. Obszar graniczny to wielki obóz szkoleniowy dla terrorystów. Musimy wiedzieć, kto uderzy u nas. Kto by pomyślał, że mała autonomia będzie tak ważna? Społeczeństwa pluralistyczne nie potrafią prowadzić porządnych wojen. Pan Keller, też z Global Logistics. Witaj. Dzień dobry. Nieprawidłowości mają miejsce w wielu krajach, których przywódców przyjmujemy z honorami. Potrzebujemy bezpośredniego kontaktu ze służbami Zamaniego. Płatnicy netto rozważają zniesienie embarga na broń. W takim wypadku nawiążemy z Zamanim bliższą współpracę. Ale jedno weto i nici z planu. Sekretarz stanu Vosmaier może je zgłosić, opierając się na konkluzjach z raportu Behrensa. Wyłania się z niego straszny obraz. Zatem musi powstać nowa wersja raportu. Ja mam ją napisać? Będziemy dobrym zespołem. Wszyscy na tym zyskamy. Chodzi nam tylko o stabilność. Thank you.
Policja, słucham. W domku przy Waldze 7 znajduje się ciało. Poproszę o nazwisko. Dobry Boże. Ciała już zidentyfikowano? Behrens, skrada się pan jak kot. Jeszcze nad tym pracujemy. Wśród ofiar było wielu Pasztunów i Kazachów. Kazachów? Przy którym stoliku siedziała Auris Köhler? Dziennikarka? Tak. Górny rząd, drugie zdjęcie od prawej. Na stole. Kiedy wyjeżdża pan za granicę? Brak mi pamiątek, który pan przywoził. Chyba jakiemuś mężczyźnie udało się uciec. Według świadków jakiś ranny odjechał niebieskim Daimlerem. Szukają go. Jasne. Nie ma za co. Trzymasz się? Global Logistics. Mówi ci coś nazwa Global Logistics? Jeden z ich współpracowników był w restauracji. Chyba chciał sypnąć. Teraz jego ciało gnije w domku Auris nad jeziorem. Pracowała nad sprawą nielegalnego handlu bronią. Nawet nie znała mojego prawdziwego imienia. Widziałeś go już kiedyś? Jasny szlak. Prezydent Zamani pije herbatkę z Al-Bahirim, mimo że chciał jego śmierci. Jak mogę ci pomóc? Chcę wiedzieć wszystko o Global Logistics. Nawet najmniejszy szczegół. Czemu nie spytasz swoich? Akurat nie jestem tam pracownikiem miesiąca. Co pan tu robi? Pracuję, a pan? Cofnięto panu dostęp do tajnych akt. Kto tak twierdzi? Ja. Nie słyszał pan? Kieruję sztabem kryzysowym. Boże, dopomóż. Słucham? Nawet nie zna pan różnicy między Hamasem a OWP. Od tego mamy ekspertów, których dawno już wyrzuciliście. Kto mówi u was po arabsku? Analizy zagrożeń trafiają do niszczarki, bo nie pasują do obecnej linii szefostwa. Hmm.
Er hatte seine Zeit. Jest nieco przechodzony. So ähnlich war es mit Ihnen auch. To samo można powiedzieć o panu. Sie können mich mal. Wal się. Eifer. Zapał. To jest arabskie znaczenie słowa Hamas. Islamski ruch oporu, który powołał do życia Ahmad Yasin w 1987 roku. OWP powstała w 1964 z inicjatywy Gamala Abdela Nassera. Obie intifady doprowadziły do walki o władzę między tymi organizacjami. OWP straciła wiodącą rolę. Tyle w temacie. Radzę więc mnie nie szufladkować. Wstrzyma się pan od działania, albo znajdzie się pan w gabinecie bez okna i internetu. Dziękuję. Ma pan je? Na litość boską. Musimy to zmienić. Dostał je pan? Co? Odpowiedzi od operatorów komórkowych. Czemu zgłasza się pan do mnie? Wcześniej nie fatygował się pan tu zbyt często. Domagał się pan pamiątki. Ta pochodzi z Kirgistanu. Działa bez pudła. Zapewne. Dostał pan odpowiedź od operatorów? Mam związane ręce. Już dobrze. Pracuję w piwnicy, ale co nieco do mnie dociera. Nikt nie może o tym wiedzieć. Nawet jeśli wyjaśnia zagadkę śmierci JFK, to wszystkie połączenia z okolicy restauracji. 52 minuty przed i 47 minut po ataku. Jest ich kilkaset. Z jednego z numerów zadzwoniono bezpośrednio po strzelaninie do kryjówki napastników. Komórki były na kartę. Aktywowano je jednego dnia i łączyły się tylko ze sobą. Drugiego numeru użyto jeszcze raz na lotnisku. Potem karta SIM została dezaktywowana. Klasyczna operacja tajnych służb. Możemy się dowiedzieć, do jakiego samolotu wsiadł? Można je obejrzeć w necie, ale trzeba znać numer maszyny. Jak go zdobędę? W tym sęk. Niepewne lądowanie. Musi jeszcze poćwiczyć. Strzelił pan dzisiaj dobre fotki? Chyba całkiem niezłe. Moje nazwisko Robert Ortel. Często pan tu przychodzi? Jestem Hubert. Póki daję radę wtaszczać stare kości po schodach, to codziennie. Może będzie mógł mi pan pomóc. Szukam samolotu, który wystartował 24 marca po 13. Pańska żona chciała zwiać z waszą forsą? Nie wiem. Ale tamtego dnia rzeczywiście dziwnie się zachowywała. To było 24 marca? Zgadza się. Był pan pilotem? Czemu pan pyta? Staram się zrozumieć pańską skłonność do samolotów. A trzeba być aktorem, by lubić filmy? Na każdym lotnisku można znaleźć takich jak ja. Proszę. Wystarczy wpisać w necie numer rejestracyjny? Tak. Byłoby łatwiej, gdybyśmy wiedzieli, czego szukamy. Zasadniczo chodzi o to, do kogo należą te maszyny i skąd przylatują. Może znajdziemy igłę w stogu siana. Zaparzę kawę. G-RJKE. Nic. H-B?
HD-JVF. JVF. KD-Viktor Emil Ludwig. Następny D-GAXM. Emil Ida Theodor. Nic. A ten? Nie ma oznakowań. To linia czarterowa. Falcon 900 EX. Ładny. Parę takich Learjetów dzisiaj wylądowało. Nie są tanie. Zobaczmy, gdzie cię nosiło. HF. Myślnik ILL. Raczej nie trasa turystyczna. Jordania, Irak, Liban. I często do Azji Środkowej. Głównie do Zachiristanu. To może być ta igła w stogu siana. Za godzinę ląduje. Jeśli się pan pośpieszy, jeszcze pan go złapie. To pańska szansa. Gdzie mają siedzibę? Na Kajmanach. Dzielą skrytkę pocztową z innymi firmami. Niby firma czarterowa, ale ma tylko dwa samoloty i 800 pracowników. Mało jak na taki personel. Gdzie jesteś? Możesz zgadywać trzy razy. W Zachiristanie? Mam stanowić komitet powitalny dla Fosmajera. Czemu nie mogli spotkać się na statku? Uważaj na siebie. Odezwę się.
Hallo? Ist das Ihr Ausweis? To pański dowód? Tak. Miał pan szczęście. Mimo poważnych promili, wyszedł pan z tego z paroma draśnięciami. W przeciwieństwie do auta. A co z drugim wozem? Sprawdzamy. To niezręczna sytuacja. Czemu nie? Robimy miejsce dla pana z wywiadu. Jeden kryzys to za mało? Nie. Agent, który tkwi w samym jego środku, postanowił pojeździć po pijaku. Ktoś we mnie wjechał, w czarnym SUV-ie, i nie piłem. Doprawdy? Przyjął pan toksyczną dawkę alkoholu. Niczego nie dostrzegasz. Pocałowałeś się zbyt wiele tyłków. To sprawka zachiwskiego wywiadu. I to oni stali za zamachem. Słyszy pan, co pan mówi? Opowiada pan banialuki. Może dosyć już tego pozerstwa. Kto nas sprzedaje elegancikom z Berlina? Niech pan sprawdzi firmę o nazwie Global Logistics. Zawsze pozwala pan płacić kobiecie? Znał pan ją? Był pan w związku z jedną z ofiar i nic nam nie powiedział? Która do tego była dziennikarką. Może dostarczał jej pan materiału? Naważył pan sobie piwa. Tego nie da się zatuszować. Nie wiedziała, co robię. Nie jestem kompletnym kretynem. Niedobrze mi się robi na pana widok. Nawet nie umie pan porządnie zmieszać z błotem. Zawieszam pana. Zatrzymuję dowód. Zostanie pan tu, póki nie wytrzeźwieje. Było tyle ofiar. Czemu dziennikarka dostała dwa razy tyle kulek, co reszta? Mamy takie powiedzenie. Jeśli kwacze jak kaczka i kiwa się jak kaczka, to jest to kaczka. Lucia? Nie zapomniałem. Coś mi przeszkodziło. Daj spokój. Przyjadę. Teraz. Co? O czym ty mówisz? Gdzie jestem? Oto zdjęcia pokazane w zachirskiej telewizji. Widać na nich agenta niemieckiego wywiadu. Podobno podał on CIA miejsce pobytu poszukiwanego terrorysty Al-Bahiriego, który zginął w ataku amerykańskiego drona. Kobieta na zdjęciu to Auris Keller, jedna z ofiar zamachu, który miał być zemstą za śmierć Al-Bahiriego. Nie mamy jeszcze komentarza przedstawicieli wywiadu.
passiert? Co się stało? Warum sieht man dein Gesicht im Fernsehen? Czemu pokazują cię w telewizji? Hier geht's um was ganz anderes. Chcą mnie odsunąć od gry. Wer? Kto? Kann ich mit dir sprechen? Mogę z nią porozmawiać? Nie. Co się dzieje? Co się dzieje eigentlich gerade in deinem Leben? Co wieczór oglądam wiadomości. Zawsze w strachu, że powiedzą o śmierci agenta wywiadu w zamachu terrorystycznym. Tylko tak zyskuję pewność, że żyjesz. Myślałam, że po rozwodzie przestanę się bać, że już nie wrócisz. I wiesz co? Nadal się boję. W wyniku ataku na Al-Bahiriego zginęło też 12 cywili. Informacje o miejscu jego pobytu pochodziły od agenta wywiadu. Skąd prasa ma to zdjęcie? Będą z tego kłopoty. Wręcz przeciwnie. To nam pomoże. Nikt nie zagłosuje za przedłużeniem embarga na handel bronią. Myśli pan, że powinno zostać zniesione? Słucham? Berens podniósł ważne kwestie. Chciał tylko poczuć się ważny. Pan teraz zaczyna. Global Logistics transportuje sprzęt wojskowy. Nie rozwożą terrorystów po świecie. Chodzi o nielegalny handel niemieckiej zbrojeniówki z Zahiristanem. Co? Nie wspomniałem o Global Logistics. Lemke. Nie jest pan zadowolony z podwyżki? Doch. Jestem. Dann. Radzę nie kąsać ręki, która pana karmi. Niech pan zamknie za sobą drzwi. Mam nadzieję, że swoją teorię spiskową trzymasz dla siebie. To nie jest teoria. Tak samo jak nieboszczyk w domku Auris. Był pracownikiem Global Logistics i chciał ich sypnąć. To profesjonaliści. Chcieli uciszyć Auris. Teraz robią to ze mną. Dlatego musisz przestać. Mówisz poważnie? Dlaczego to robisz? Niby co? Za wszystko czujesz się odpowiedzialny. Za Auris, rodzinę, Masuda, za Pakistan. Nie ma związku. Jesteś pewien? Zlikwidowali Auris z mojego powodu, a ja nie chciałem jej pomóc. Sama zdecydowała. To była jej decyzja. A Masud zdecydował oddać nam komórkę? Ja go w to władowałem. Tylko wykorzystałeś jego sytuację. Taki mamy zawód. Wykorzystujemy ludzi i ich słabości. Doprowadzamy do tego, że zdradzają ojczyznę. I tak by nie dostał azylu. Odpuść. Proszę.
reicht euch wohl nicht, ne? Nie wystarcza wam, że człowiek upadł? Musicie po nim poskakać. Ich hab damit nichts zu tun. Nie mam z tym nic wspólnego. Czyżby? To przypadek, że prasa wykorzystała właśnie to zdjęcie, które wcześniej mi pan pokazał? Nie wiem, jak je zdobyli. Jakoś panu nie wierzę. Proszę się bardziej postarać, bo dzięki panu nie mam już nic do stracenia. Sąsiedzi wyjechali. Może pan robić, co pan chce. Mówię do pana. Dlaczego nie miałbym teraz spuścić panu łomotu? Niech pan wali. Czemu zrobili z pana szefa sztabu kryzysowego? Stawia pan nieprawidłowe pytanie. Doprawdy? Tak. Powinno brzmieć, kto był szefem przede mną. Nie było go. Miałem posadę w OBWE. Gdy nagle Rauchweiler mnie zwerbował. Że też od razu tego nie dostrzegłem. Czego? Jestem buforem. Tak jak pan. Chronimy ich. Jeśli sprawa się rypnie, uratujemy im tyłki. Zwolennik teorii spiskowych? Rauchweiler też chciał ataku drona. Miałem dobrać się panu do skóry, by jego wydział w razie czego pozostał bez skazy. Ale informacja o tym, że Masud jest u nas, pochodziła od nich. Rauchweiler ma zasiąść w zarządzie Global Logistics. Słucham? Sprawdziłem to, co pan mówił. Learjet znowu wystartował. Poleciał do Zachiristanu? Wylądował na lotnisku dostępnym tylko dla wojska i rządu. Global Logistics zbroi Zamaniego. A Rauchweiler ma własnego usługodawcę. Poza kontrolą parlamentu. Jak to robi? Posłowie nie mają wglądu do dokumentów prywatnych firm. Nawet tych finansowanych, z podatków. Te firmy nie podlegają żadnemu prawu. Teraz Rauchweilerowi trzeba następcy, który przypilnuje jego interesów. To nowy model lobbingu. Płaci się później. Ktoś musi się o tym dowiedzieć. Doktorze Greenhagen? Muszę dodać coś do mojego raportu o Zamani. Zamach w Monachium został zainscenizowany. Za całą sprawą stoi koncern o nazwie Global Logistics. Oni wszystko zorganizowali. Dobrze ich pan zna, prawda? Robi pan z siebie pośmiewisko. Stefan, to bezpodstawne zarzuty. Nie mamy czasu na teorie spiskowe. Chętnie usłyszę o tym więcej. Polecicie ze mną do Zachiristanu. Muszę poznać szczegóły. Achim? Porozmawiamy, gdy wrócę. Zapraszam.
Sie fliegen nicht so gerne. Nie lubi pan latać? Gewöhnen Sie sich dran, das wird jetzt. Radzę przywyknąć. To będzie pańskie drugie biuro. Vergessen Sie nicht zu klatschen bei der Landung. I niech pan nie zapomni o klaskach po lądowaniu. Skąd pan wiedział, że Rauchweilerowi zaproponowano miejsce w zarządzie? Byłem przy tym. Nie powinienem był pytać. Baza Sił Powietrznych, Bakata, Zahiristan. Nie wygląda pan na przekonanego. Jestem przekonany. Tyle, że będę musiał się tłumaczyć Vossmayerowi z tego, że wywiad pozwolił się wodzić za nos. Jeśli nic nie powiem, tylko zniosą embargo. Przecież zbroją dyktatora. Tydzień temu byłem w Egipcie. A wcześniej w Arabii Saudyjskiej. Te kraje to nasi partnerzy. Al-Bahiri nie był terrorystą, tylko przeciwnikiem Zamaniego. Musiałem zrobić sobie przerwę. Znajdzie się u was miejsce? Jasne, obok ładunku. Powiem Vossmayerowi, by nie głosował za zniesieniem embarga. Ale to nie powstrzyma przemocy. Co on tu robi? Odbywam praktykę. A ciebie co tu sprowadza? Jak zwykle podążam tropem forsy. Kiedy dotrzemy na miejsce? Mniej więcej za 3 kwadranse. Test łączności. Opuszczamy sektor zielony. Był pan tu już kiedyś? Tak. Za tą górą leży Quetta. To już Pakistan, kraina talibów. Tyle tu ataków dronów, że nazywana jest przedsionkiem Allaha. Co pan tam robił? Negocjowałem uwolnienie zakładnika. Czemu pan? Niewielu agentów mówi w Farsi i Urdu. Było niebezpiecznie? Raczej stresująco. Trwało to ponad 2 lata. Przeleciałem 800 tysięcy mil. Gdy już spełniłem wszystkie żądania porywaczy, wysuwali nowe. Czas ich nie gonił. Zabrakło kawałka papieru i odrobiny tuszu. Szef placówki żądał odcisków palców zakładnika jako dowodu, że żyje. Starałem się go od tego odwieźć, ale się uparł. W końcu przysłali palec. Zakładnik zmarł kilka dni potem na zakażenie krwi. Kto był szefem placówki? Joachim Rauchweiler. Tak.
Ubezpieczać. Idę po VIP-a. Połóżcie się na podłodze. Ubezpieczam dziewiątą. Ubezpieczać. VIP nie żyje. Uwaga na szóstą. Uwaga na dwunastą. Dziewiąta. Ognia. Dostaliśmy się pod ostrzał. Tu anioł stróż, raportuj o sytuacji. Siedem, siedem, dziewięć, pięć. Mamy ofiary. Lemke. Martin, zostaw go. Martin, runter! Padnij. Martin! Tu szalony koń, widzę sojusznicze jednostki. Nie otworzę ognia. Macie. Krótko. Bardzo. Tylko jedną minutę.
Wraz ze śmiercią doktora Greenhagena niemiecki wywiad stracił człowieka, który poświęcił życie rodzinie i służbie ojczyźnie. Osierocił żonę i dwójkę dzieci. W Zachiwistanie obradują ministrowie spraw zewnętrznych Unii Europejskiej i USA, a przy granicy doszło do krwawego incydentu. Uzbrojeni napastnicy zaatakowali konwój rządowo-wojskowy. Nie znamy pełnej liczby ofiar, wiadomo jedynie, że zginął szef niemieckiego wywiadu, dr Greenhagen. Widzę, że już ci lepiej. Nie mogłeś się powstrzymać? Ten tchórzliwy i odrażający atak udowodnił po raz kolejny, jak kruche jest bezpieczeństwo w tamtym regionie. Utwierdził nas w przekonaniu, że powinniśmy wesprzeć prezydenta Zamaniego w efektywnej walce z terrorystami. Nikt tego nie odebrał. Może ty to weźmiesz. Macie cały weekend. Co? Jest tutaj? Nie zepsuj tego. Stracił ważność. Chciałam tylko dowiedzieć się, co robię. Jest tego sporo. Ale właściwie to chodzi o informacje. Na przykład, gdy zostanie porwany pracownik ambasady, wtedy nawiązujemy kontakt z miejscowymi, by pozyskać informacje. Te zdjęcia w telewizji, ci wszyscy martwi ludzie, to też było... To skomplikowana sprawa. Właściwie nie. Jestem za to odpowiedzialny. Ja, ich bin dafür verantwortlich.
Warum du? Dlaczego ty? Meine, warum tust du das? Czemu to robisz? Ich hab's mal gewusst. Kiedyś wiedziałem. Nikt nie dostanie ani centa, póki tego nie zakończymy. Proponuję atak dronem. Dobrze. Świetnie. Ktoś musi nam podać jego pozycję. Niedawno pojawiła się okazja. Krewny Bahiriego poprosił nas o azyl. Mógłby nam udzielić informacji o miejscu pobytu Bahiriego. Skąd pan to ma? Od dziennikarki. Auris Keller. Zastrzelono ją wtedy w restauracji. Z tego powodu. Czego pan oczekuje? Że pan to powstrzyma. Że Rauweiler stanie przed sądem. Wie pan, kto to był? Pracownicy firmy Fellows and Brown. Logistics jest jedną ze spółek córek. Rauweiler igrał z ogniem, zatrudniając ich jako usługodawcę. Nie chodzi tylko o broń, ale o całą logistykę dla sił NATO w Azji. Budują spalarnie śmieci, stacje benzynowe, serwisują samoloty. Ochraniają placówki wojskowe i cywilne, a także nasze programy pomocowe. Jeśli opublikuje pan to nagranie, życie naszych współpracowników będzie zagrożone. Mieszkańcy przestaną im wierzyć. Nastąpią ataki na lekarzy, budowniczych studni, żołnierzy. W końcu uciekną i władze w regionie przejmą ekstremiści. Co wtedy? Następna fala uciekinierów. Zapewniam, że zajmę się Rauchweilerem. Myślę, że Aline znakomicie go zastąpi. Proszę wyświadczyć sobie przysługę i zostawić tu pendrive'a. I radzę się zastanowić, jak ma wyglądać dalej pańska kariera.
Warum hast du es nicht Czemu nie odtworzyłeś do końca? Bo teraz mam pewność, że przyszła szefowa wywiadu nie będzie więcej pracować z tym koncernem, że zerwie z nimi kontakty. Planu emerytalnego poszukaj sobie gdzie indziej. To wszystko? Nie zupełnie. Kto to? Jafar al-Bahadur. Łącznik między Global Logistics a zahirskimi tajnymi służbami. To on zabił Auris. I? Myślę, że to nagranie stanowi świetną kartę przetargową, by wymóc pewną przysługę. Zatem jednak oko za oko. Antonia? Antonia? Traust du dich hinaus? Masz odwagę wyjść? A może raczej wejść? Ile stracić możesz? A ile zyskać też? A jeśli jednak wejdziesz, dokąd kroki skierujesz? Może na prawo i 3/4? A może poleniuchujesz? Pan Rauchweiler? Tak. Jest pan zatrzymany. Słucham? Pod zarzutem działań zagrażających bezpieczeństwu państwa, a także nadużycia władzy. Pójdzie pan z nami. Mogę chociaż porozmawiać z żoną? Później. Pędzisz co sił, do utraty tchu, krętymi drogami, wśród zagrożeń stu. Aż do poczekalni, gdzie czekasz tylko na pociągu odjazd, autobusu światła, na samolotu start, na listonosza krok. Na deszczu krople, na telefonu dzwonek, na śniegu płatki miękkie. Na odpowiedź tak lub nie. Na pereł sznur. Na sukien jedwab. Na wymarzonych loków burza. Na szansę drugą. Na szansę drugą. Serdecznie gratuluję.
Entschuldigen Sie bitte. Przepraszam pana. Mogę prosić o dowód? Tutaj wstęp mają tylko upoważnieni. Szukam wyjścia. Prosto. Dziękuję. Wystąpili. Scenariusz i reżyseria. Zdjęcia. Muzyka. Wersja polska, platforma Kanal Plus. Tekst Iwona Iwańska. Czytał Piotr Borowiec.